nad powietrzem. Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi. Witch, witch, witch. Odmienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch, czarodziejki. Duchy Elion. Nigdy nie sądziłem, że kleistość śliny Blanka może się przydać. Na pewno w tym oknie ją widziałeś? Gumy? Przepraszam, że przerywam ci sen, ale musimy stąd iść. Teraz widzisz? Will mówiła, że będzie sznur! Mało subtelnie. Mamo, potrzebuję prywatności. A ja czasem muszę tu wejść. Po co? To mój pokój, moje rzeczy. A to jest nasz telefon. Nawijaj. To znaczy, słucham? To ja. Musimy się spotkać z Kalebem w Srebrnym Smoku. Natychmiast. Dobra. Mamo, muszę iść. Będziemy się uczyć matmy. Telefon. Elion zniknęła? Jakby się rozpłynęła. Może to był hologram? W Meridianie nie mają nawet telewizji kablowej. Zwykłej też nie. Może to taka kropla astralna? Jeśli my możemy się sklonować, to czemu nie ona? Może, ale dlaczego? Przynęta zadziałała idealnie. Mieliście rację. Nigdy nie dadzą za wygraną. Co mogę zrobić? Potrzebujemy armii. Przecież masz armię. Nie strażników. Armię ciebie. Na podłodze, które obiecałaś, że pozbierasz, jak posprzątasz cały pokój, czego też nie zrobiłaś. Will, musisz zacząć być bardziej odpowiedzialna. Jestem bardziej odpowiedzialna, niż myślisz. To kosz na brudne rzeczy. Kiedy wreszcie będę mieszkać sama? Możesz mieszkać sama w tym pokoju, dopóki nie posprzątasz. Co? Ale to potrwa wieki, a impreza? Zapomnij.
Gdzie jest Will? Bez kryształu nic nie zrobimy. Typowe. Baby zawsze się spóźniają. Przepraszam, my jesteśmy. A my wychodzimy. Chodź, Blank, czas wywąchać portale. Niech będzie mokre. Trzymaj to w mokrym miejscu. Ohyda, jakich mało. Co zrobimy, jak znajdziemy Elion? Sprawdzimy, czy jest prawdziwa. Tym. Blank przyje się. Ty domowym zwierzakiem? Rzuć tym w Elion. Jeśli przez nią przeleci, to znaczy, że jest duchem. Albo nie umie łapać. Czekaj. Co? Kaleb! Rzucimy w nią? Oho. Ty sprawdź tą. Hej! Elion! Nie mamy o czym plotkować. Zaczęłyśmy mówić o nauce. Mama mnie uziemiła. Musiałam wyjść przez okno. Zostawiłaś kroplę astralną? Nie. Chciałabym, żeby myślała, że uciekłam. Możemy już się zmienić. Zimno mi, a w tej bluzie wyglądam grubo. Strażniczki, łączcie się! Sprawdzimy najpierw, czy to ona. Nie ma cienia. Prawie jak wampir. Patrz, ta jest moja. Dodać jakieś dźwięki i będzie fajna gra komputerowa. A, jeszcze jedna! A. Nie, rozmawia z Blankiem, jakby go znała i nie zatyka nosa. Zauważyłyście, że wirtualne Elion odciągają nas od zamku? Zaczekajcie. Fobosie! Coś cię niepokoi? Nie, nie, to tylko... Mój szkicownik był dla mnie dość ważny. Chciałabym go mieć tutaj. W takim razie zaraz się tym zajmę. Ale najpierw coś dla polepszenia nastroju. Dla waszej przyjemności, księżniczko. Herbata... I jeden z buntowników. Kalebie, myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi, ale pozwoliłeś, bym uwierzyła, że jesteś ziemianinem, więc twoje kłamstwa nie powinny mnie już zaskoczyć. Strażniczki atakują! Come on.
Łucznicy ognia! Czas się trochę wyluzować. Nie bój się, siostro. Jesteś bezpieczna. Ja odprowadzę księżniczkę. Zlikwidować je. Elion, zaczekaj! Nawet nie wiemy, czy to ona. To była Elion. Wiem, że to ona. Cornelio, nie! Zaginionym szkicowniku? Nie, ale skąd to dziwne pytanie? Słyszałam, jak Elion mówiła Phobosowi, że chce go mieć. Jej ulubiony szkicownik. Dałam jej go na 8 urodziny. Jeśli nadal jest tutaj, można użyć go jako przynęty. Może nawet uda się porozmawiać z Elion. Nic. Oprócz butów, które pożyczyła w zeszłym roku. Musiała je schować w napadzie babskiej paranoi. O, odezwał się pan chowający sztylet w pas. Ups, musimy wracać i zacząć imprezę. Już idę, tato. Wychodzimy właśnie ze sklepu. O, fajne. O, pięknie. Wiecie co, zostanę tu jeszcze i poszukam. W końcu przecież uciekłam z domu. Zostaniesz sama? Trochę tu strasznie. Przynajmniej nie ma tu mamy. Poradzę sobie. No to na razie, cześć! O, jeśli będzie ci smutno, pogadaj z kangurem. Cześć, jestem Jo. No, super. Cisza i spokój. Nikt nie mówi, co mam robić. Miło i przyjemnie. Oj, strasznie zimno. Thank you.
Wracaj do zamku. Sam zaniosę to Elio. Elion? Mam coś dla ciebie. Proszę, to twoje. Tak. O, super! Mój szkicownik, dziękuję! To jest jej szkicownik? Połówka rysunku konia? Byłam sama, a ich było więcej. I to nie jest koń, tylko twarz. Albo mapa Hiszpanii. I tyle z przynęty. Cukierka? Widzę, że masz wyżerkę. Blank, pójdziesz za zapachem tego cukierka? Ci czekoladożercy zaprowadzą nas do prawdziwej Elion. Strażniczki, łączcie się! Czekolada, czekolada! Zjadłam wystarczająco dużo czekolady, żeby wiedzieć, że to skała głębie. Chwileczkę, zaraz. Podobno Phobos ma podziemny bunkier. Daruj sobie. Się w środku. Góra 5 minut, potem spotkamy się tutaj. Wiedzą, że tu jesteśmy. Chodźmy. Ty ze mną. Ej! Ziemia! Wszyscy oprócz Elion. Musisz się czuć paskudnie. Masz jeszcze nas. Tak. Mnie też. Dopóki nie będziemy rozmawiać o makijażu i innych takich. Dzięki wam wszystkim. Cóż, późno. Lepiej chodźmy na tę imprezę, na której niby jesteśmy. Tak, ja też mam na razie dosyć prywatności. Czyli u Hailin też jej nie ma. Przepraszam, że dzwonię tak późno, ale martwię się. No dobrze, nieważne. Już wróciła. Na razie.
na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajnuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załóg. Montaż Norbert Drudzik. Udźwiękowienie Zbigniew Malecki.